Siemano, tutaj Maciek GMP40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Rock'n'Roll Nation. Dzisiejsze wydanie będzie bardzo specjalne, ponieważ będzie poświęcone zespołom, które wystąpiły na Helicon Metal Festival 2, który odbył się 30 marca 2019 roku w Voodoo Club. Był soldoutem, był koncertem naprawdę świetnie zorganizowanym, świetnie przeprowadzonym. No i po prostu był to jeden z najlepszych koncertów zapewne, jakie odwiedziłem w tymże roku, a może nawet i w roku poprzednim, kto wie. W każdym razie wystąpiło tam aż 6 zespołów, więc dzisiejszy odcinek będzie nieco dłuższy i polecę wam 6 zespołów, które tam poznałem, więc już nie przedłużając, przechodźmy do pierwszego. Pierwszym zespołem będzie formacja z Wrocławia, która często, gęsto przewijała mi się przez wydarzenia na Facebooku, gdzie były jakieś koncerty z moimi znajomymi zespołami. Jednak nigdy nie miałem okazji ich spotkać, a co dopiero posłuchać i wysłuchać na żywo. Tym razem jednak udało się ich zobaczyć i złapać w Warszawie, więc nie dość, że ich spotkałem, to jeszcze poznałem ich muzę. A muza jest naprawdę konkretna, ponieważ jeśli ktoś lubi tradycyjny 80sowy heavy metal, to będzie się czuł jak w domu. Zespół zwie się Savager i już od paru lat istnieje na polskim rynku undergroundowym, że tak powiem. I ostatnio, dosłownie niedawno, wydali swojego najnowszego singla Headless Rides. I z tego singla chcę wam polecić utwór tytułowy, czyli Headless Ride. Kawałek naprawdę bardzo fajny, a i sam koncert był naprawdę udany. Chłopaki w pół godzinie upchnęli tyle wspaniałych kawałków, że to od razu mnie zaraziło do posłuchania tego zespołu, więc i wam go polecam. Headless Ride od Savagera otwierał tak naprawdę Helicon, bo Savager był jako pierwszy, a my otwieramy tym kawałkiem Rock'n'Roll Nation. Drugim zespołem, jakiego przyszło mi poznać i wysłuchać, był Młotne Czarownice, zespół z miejscowości Pionki. Przyjechał do Warszawy, żeby zagrać koncert na Helikonie i wyszło im to naprawdę bardzo fajnie. Band śpiewa po polsku, jak też w sumie nazwa zespołu wskazuje, choć nie zawsze to jest analogiczne. I śpiewa głównie o młocie na czarownicę, że tak powiem, czyli o czasach średniowiecznych, o gusłach, przesądach, o tym, co kultywowano w średniowieczu, czyli chociażby przesławny młot na czarownicę, czyli dawny traktat odnoszący się właśnie do palenia czarownic. Tym razem band miał 45 minut na zaprezentowanie się, zagrał nieco dłuższy set, zagrali sobie parę kawałków z ich albumu Popioły Wiar, który ma już 4 lata prawie, oraz troszkę nowszych kawałków, jednak ja chcę wrócić do źródeł i chcę wam polecić utwór self-title, czyli Młot na czarownicę. Kawałek ten otworzył ich koncert i bardzo mi się spodobał. Ogółem młoci może nie weszli mi tak mocno w pamięć, natomiast grają naprawdę bardzo solidnie i mam nadzieję, że jak bardziej się wsłucham w ich album i bardziej ich przetworzę, że tak powiem, to zespół mi się o niebo bardziej spodoba, ponieważ jest to kolejne klasyczne heavy metalowe granie, które jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre i cieszę się, że ten zespół mogłem poznać, zobaczyć ich, przybić pionę i tak dalej, naprawdę konkretne granie. No a cóż, dzisiaj poleci nam Młot na czarownicę. Za życie w niesławie, za ciała ich plugawe, uroku rzucanie, z rogatym spółkowanie. Kończymy, że tak powiem, młodymi zespołami i przechodzimy już do bądź co bądź weteranów tego rynku, ponieważ kolejny zespół, który chcę wam tu polecić i który wystąpił na Helikonie, powstał w 1994 roku. Zespół pochodzi z Rzeszowa, ma na swoim koncie już 4 pełnoprawne albumy, a także parę singli czy epek, które są dość ciężkie do dorwania. W ogóle same albumy w wersji fizycznej są prawie niemożliwe do dorwania.
Zespół zwie się Monstrum i reprezentuje klasyczne heavy metalowe granie rodem z chociażby Iron Maiden. Jednak wypracowali oni sobie swój styl, który jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Na Helikonie grali głównie utwory z ich płyty Za Horyzontem Ciszy, ich debiutanckiej płyty z 2004 roku. Jednak nie obeszło się bez nieco nowszych kompozycji, jak chociażby ta, która jeszcze nie zna żadnej z płyt, ale wyszła jako promo, jako klip w 2018 roku i zwie się 63 dni. Zespół otworzył tym kawałkiem swój koncert i naprawdę jest to jeden z moich ulubionych kawałków chyba, jeśli chodzi o ich set z Helikonu, ponieważ jest on może i o powstaniu warszawskim i wielu przeciwników będzie mówił kopia Sabatonu, bo Sabaton to już zrobił i tak dalej, a ja muszę powiedzieć, że to jest naprawdę konkretny kawałek i jest to jedna z moich ulubionych kompozycji od Monstrum, zwłaszcza refren, który po prostu wchodzi w głowę, jak jest ten fajny beat 63 dni, miasto tonie we krwi, po prostu ta linia wokalu wraz z tym rytmem w refrenie, który o niebo się różni od zwrotkowego, no to po prostu zostaje w głowie, przez co 63 dni Monstrum pojawia się w dzisiejszym Rock'n'Roll Nation, więc polecam wam bardzo serdecznie ten kawałek, jak i cały zespół. Kolejny zespół to już legenda. Mógłbym powiedzieć, że żywa, ale niestety na Helikonie zagrali ostatni swój koncert, a szkoda, bo dopiero ich poznałem i bardzo żałuję i z chęcią zobaczyłbym ich jeszcze raz. W każdym razie zobaczyłem, że ostatnimi czasy mam jakiegoś farta do poznawania zespołów, które grały na pierwszych Metalmaniach. No i ten zespół również się do tej puli zalicza. Najpierw był Voodoo, którego dopiero co polecałem, a teraz poznałem zespół, który powstał w 1979 roku w Jaworznie. Zespół nosi nazwę Stos i jest to zespół z naprawdę ogromną historią, radosną, mniej radosną. Ogółem u nich się naprawdę bardzo dużo działo, więc zachęcam do poczytania o nich, mimo że nie był to jakiś wielki zespół, znany jest głównie z tego, że właśnie wystąpił na Metalmanii i wydał więcej splitów i singli, aniżeli pełnoprawnych albumów. Mimo wszystko grali naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie. I to, co jest bardzo wyjątkowe w tym zespole, przynajmniej w tamtych czasach było naprawdę bardzo wyjątkowe, to to, jak wyglądał line-up, ponieważ oglądałem jeden wywiad ze Stosem i ten, który przeprowadzał wywiad, zwrócił uwagę na bardzo, ale to bardzo ciekawą rzecz, że w sumie, jak myślimy o zespołach z damskim wokalem, to przychodzi nam na myśli oczywiście Warlock w pierwszej kolejności. Ale jakbyśmy pomyśleli o polskich zespołach metalowych, gdzie na wokalu była babeczka, to już nie jest nieco gorzej. A Stos właśnie ma Irenę na wokalu, Irenę Boll. Ale dobra, brniemy do brzegu. W 1990 roku wydają swój pierwszy pełnoprawny, długogrający album. Zaraz, dosłownie po wydaniu, się niestety rozwiązują, ponieważ jeden z członków musi iść na służbę w wojsku. Ale no, album powstał i powstało tam naprawdę bardzo dużo fajnych kawałków i zostało zarejestrowanych wiele fajnych kawałków. Jak ten zespołowo-tytułowy, Stos. Płyta z jednej strony jest heavy trashowa, ale z drugiej strony czuć w tym miksie, że jest nieco bardziej punkowa, przez co mi się naprawdę bardzo dobrze jej słucha i mi się bardzo podoba. Stos był tym kawałkiem, który mi chyba najbardziej zapadł w pamięci, ale są też inne bardzo, ale to bardzo interesujące kompozycje na tym albumie, jak i na kolejnym Jeźdźcy Nocy z 2012 roku, jak i na demkach, które są bardzo trudne do dorwania, ale na YouTubie są, więc polecam przesłuchać. A dzisiaj słuchamy Stosu. I ja bardzo chciałbym też podziękować Stosowi za te wszystkie kompozycje i za to, że miałem okazję ich zobaczyć na Helikonie i troszkę z nimi pogadać, ponieważ no,
fajne doświadczenie i bardzo miło było uczestniczyć w tej historycznej chwili i udokumentować bądź co bądź ten festiwal, jak i ich koncert, ponieważ to nagranie, które tutaj widzicie, no jest ode mnie. Kolejny zespół był z zagranicy, mianowicie z Niemiec, i była to jakby gwiazda wieczoru tegoż festiwalu. I o tym zespole słyszałem całkiem dużo, nawet sam Nanowar of Steel w swoim piosence Nanowar śpiewał Is it Sacred Steel? Tak, zespół Sacred Steel. Jak mówiłem o zespole, słyszałem już wcześniej, jednak nie miałem żadnego bodźca, żeby ich posłuchać, a co dopiero zobaczyć. No i przyszedł taki Helikon i mnie z tym zespołem zapoznał. Jest to klasyczny, taki true heavy metalowy, speed metalowy, power metalowy zespół, który oprócz tego, że właśnie gra szybko, to lubi czasami eksperymentować. No i chociażby takie Slaughter Prophecy ma dużo brudnego wokalu i jest bardziej takim... Nie wiem, jak to nazwać, jak to przypasować do gatunków. To nie jest klasyczny power metal, jakiego znamy dzisiaj. To jest taki oldschoolowy power metal, rodem z Halloween. Jednak ja chciałbym wam polecić po pierwsze coś świeższego, a poza tym po drugie coś, co mi bardziej w duszy gra, czyli czysty, klasyczny power metal, rodem z Halloween. Tak więc chciałbym wam polecić kawałek, który wyszedł na płycie z 2016 roku. Płyta zwie się Heavy Metal Sacrifice i tak samo zwie się kawałek, czyli Heavy Metal Sacrifice. Tym utworem zespół otwierał koncert i tak samo otwiera nią najnowszą płytę. I tak samo jest to jak na razie mój chyba ulubiony utwór, jeśli chodzi o ten zespół. Bardzo mi ten kawałek wszedł w głowę. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak wam tylko go przekazać i polecić. Więc Sacred Steel Heavy Metal Sacrifice. I tutaj normalnie Rock'n'Roll Nation powinno się skończyć. Mieliśmy 5 zespołów. W sumie też headliner wystąpił na Heliconie. A tutaj mamy jeszcze jeden zespół. Naprawdę, ale to naprawdę wielką reaktywację. Zespół wrócił na scenę po 26 latach. Wszystko tak naprawdę dzięki staraniom jednego człowieka, któremu chciałem teraz ultra podziękować. Po prostu biję pokłony, ponieważ to, co zrobił z Heliconem, to jest po prostu niemożliwe jak na polski rynek. Mianowicie chodzi mi tutaj o Atreya, który oprócz tego, że menaguje Divine Whip i organizuje całe Helicon Metal Festival, to jeszcze zaczął menagować ten zespół i doprowadził do tego, że oni się w ogóle zeszli. Zeszli, przygotowali się i wystąpili na Heliconie po 26 latach nieobecności. Zebrał 5 członków tego zespołu, zarówno z ostatniego line-upu, jak i z line-upów nieco wcześniejszych. No i w ten sposób odrodziła się jedna z takich kolejnych metalmaniowych legend polskiego trashu, czyli Destroyers. Kiedy słuchałem tego zespołu przed Heliconem, przez chwilę dosłownie, nie za bardzo mi się spodobało. O, klasyczne nawarzanie, klasyczny trash polski. A tutaj nie, jak posłuchałem tego zespołu sobie troszkę na koncercie i to, jaką energię przekazał, mimo tego, iż przez 26 lat go nie było na scenie, a i też chłopakom z zespołu troszkę lat przybyło, to od razu zakochałem się w tym zespole. Noc Królowej Żądzy siedziała mi w głowie przez kolejne parę dni, ten album był przeze mnie katowany. No i z tego albumu chcę wam coś polecić. Coś, czego w sumie nie ma na YouTubie w wersji live jeszcze, a przynajmniej nie wiem, czy już zarzuciłem. A jest to kawałek, który zaczyna się bardzo leciutko i ma różne tempa w różnych kawałkach, bardzo się zmienia, co mi się bardzo w tym zespole spodobało i w tym kawałku przede wszystkim mi się spodobało. Caryca Katarzyna. Czuję jeszcze oddech, to znowu woła mnie gorące łono. Jest to kawałek bardzo zróżnicowany, jak już wcześniej powiedziałem, przez co może dlatego mi najbardziej zapadł w pamięci po Nocy Królowej Żądzy.
I ten kawałek jest o tyle znany również, że był wspominany przez Natalię Kukulską w jednym z wywiadów, w czym zespół się szczyci. Otóż już dawno, dawno temu, bo w 2003 roku Natalia Kukulska była u Kuby Wojewódzkiego i właśnie on się coś pytał o dawne lata, dzieciństwo, ten wiek dojrzewania, gdzie się jest takim rebelsem. No i Natalia Kukulska mówiła, że słuchała takich cięższych brzmień. Tam Kuba się pyta, co, pewnie jakiś Skaldów. Ona mówi, Skaldów też, ale chociażby takie Destroyers i gorące łono carycy, tak? To naprawdę mnie rozwaliło, kiedy się dowiedziałem o tym na koncercie, że cholera, Natalia Kukulska i Destroyers, jak to się łączy w ogóle? A to proszę, naprawdę, ten kawałek jest bardzo fajny i tym kawałkiem zamkniemy dzisiejszy Rock'n'Roll Nation, jak i line-up helikonowy, który był naprawdę świetny. Line-up był świetny, organizacja była świetna, zero opóźnień, no i to poskutkowało sold-outem. A dzisiaj na zakończenie Rock'n'Roll Nation, Destroyers i Caryca Katarzyna. Hebrajska Ewa Milic, miała jej swój czar. Ludzi z Petersburga pochścił ją. No i to by było tyle na dzisiaj, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu. A my się widzimy w kolejnym wydaniu już niebawem, tak więc nara. Czuję pierzchowy brak, to znowu woła mnie. Gorące łono, czarcie.